Bezradność. Bezradność to przykre uczucie, jakie się pojawia wtedy, gdy człowiek staje wobec problemów, których rozwiązanie zdaje się przerastać jego możliwości. Może być ono źródłem wewnętrznej rozterki, rozdarcia pomiędzy chęcią działania a świadomością własnej niemocy. Może również prowadzić do niewrażliwości oraz do uspokajania sumienia myślą: no przecież nic na to nie poradzę. Dzisiaj jest wiele takich problemów, począwszy od ogólnego kryzysu rodziny, poprzez zagrożenie bezpieczeństwa, kończąc na tragediach milionów głodnych, bezdomnych ludzi. Czy musimy być wobec nich bezradni? Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę co prawda na rzeczywistość głodu, ale na jej podstawie możemy uczyć się opanowania bezradności we wszystkich dziedzinach naszego życia. Oto apostołowie mają przed sobą wielotysięczny tłum ludzi podążających za Jezusem, zafascynowanych Jego osobą, Jego nauką, cudami, aż do utraty poczucia czasu i miejsca. Wskazując na te rzesze, nauczyciel zadaje pytanie: skąd kupimy chleba, aby oni się najedli? Apostołowie zrozumieli, że Jezus chce nakarmić tłum, i wtedy doświadczyli bezradności. Zobaczmy, gdzie leży źródło owej bezradności. Filip od razu przeliczył zamiar na pieniądze i mówi: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. I wydaje się to słuszne rozumowanie, bo jeżeli mieli zakupić chleb, to musieli określić niezbędny wydatek. Ale w tej odpowiedzi brzmi jednak nuta rezygnacji, jakby Filip chciał powiedzieć: nie stać nas na to, by w jakikolwiek sposób im pomóc. Okazuje się, że podejście do problemu od strony pieniędzy prowadzi do zaniechania wszelkich wysiłków. Nie mam pieniędzy, to nie pomagam. Myśl koncentruje się na tym, co trzeba wydać, stracić, a nie na człowieku i na jego potrzebach. Problem staje się abstrakcyjny, nie budzi uczuć, nie mobilizuje woli. Kto nie współczuje, nigdy nie wyciągnie pomocnej dłoni w stronę potrzebującego. Z kolei inną postawę prezentuje Andrzej. On nie przelicza, ile trzeba wydać, ile stracić. On szuka możliwości pomocy w oparciu o dostępne środki. Mówi: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż jest to dla tak wielu? Był gotów działać. Jednak to, co mógł kupić od chłopca, nie stwarzało wielkich nadziei. Dlatego i z jego wypowiedzi przebija rezygnacja. Tak się dzieje, gdy człowiek współczuje, chce pomóc, choćby za cenę zrzeczenia się części tego, co posiada. Nawet podejmuje w tym kierunku kroki, ale koncentruje swoją uwagę na materialnej skuteczności swoich wysiłków. Pojawia się myśl: jeśli nie mogę skutecznie pomóc wszystkim, którzy tego potrzebują, to lepiej nie pomagać nikomu. Tymczasem Pan Jezus najpierw nakazuje ludziom usiąść. On rozpoczyna od samego człowieka, od człowieka, którym trzeba się zająć. To nic nie kosztuje. Nie było ławek, nie było krzeseł, była zielona trawa, jak podkreślił ewangelista. Ale obecnym tam dało poczucie, że oni stali się w centrum uwagi.
i to jest bardzo ważne. Czasem można człowiekowi bardziej pomóc przez to, że poświęca mu się czas i uwagę, niż materialny datek. Następnie Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. On nie zwracał uwagi na to, ile chlebów jest, ile mogłoby być, ile powinno być. Po prostu bierze to, co jest i dziękuje Panu Bogu za to niewiele, które ma do dyspozycji. A potem rozdaje, bez oszczędzania. Ewangelista podaje tyle, ile kto chciał. I wtedy stał się cud. Wielotysięczny tłum został nakarmiony. Najgłębsza tajemnica tego cudu tkwi w Bożej mocy Chrystusa. Przez Niego świat został stworzony i On jest Panem materii. Ktoś powie, a więc tylko Chrystus jest, nie jest bezradny wobec ludzkich potrzeb. A czy ja mogę uczynić tak samo, czy mogę uczynić podobnie? Oczywiście sam z siebie nie. Mogę jednak, gdy uwierzę, że Chrystus jest Panem świata i gdy w Jego ręce zawierzę moje nikłe środki. Muszę przestać przeliczać ludzkie potrzeby na pieniądze, które mogę stracić. Również nie mogę zważać na to, czy skutek mojego działania będzie wielki czy mały. W centrum uwagi muszę po prostu postawić człowieka potrzebującego i zacząć z nim współczuć, a wtedy zobaczę, że jednak mam coś, czym mógłbym się z nim podzielić, choćby to było niewiele. Uśmiech, obecność, dobre słowo. Dziękuję Panu Bogu za to, co mam i nie myślę o tym, że mógłbym mieć więcej. Bo kto umie dawać, ten też otrzymuje, aby miał z czego dawać. Czy posiadamy wiele, czy posiadamy mało, nigdy nie jesteśmy bezradni. Bo dobro nie tkwi w wielkości, ale to wielkość tkwi w dobru. Amen.